Dzisiaj zabieram Was na wycieczkę do Norymbergi. Jadę pociągiem. Norymberg Haupt Bahnhof. Ok. Grup, nie? Dzienny plus o rozszerzonych godzinach, nie? Całodobowy. Ok, 8:30. Tak dzisiaj będę wracał, więc odjeżdżamy pociąg. Zobaczymy, jakie warunki są w środku. Portem głównym w Norymberdze. Jest dobra okazja, by wspomnieć o tym, że w roku 1835 poprowadzono pierwszą linię kolejową w Niemczech z Norymbergi do pobliskiego Hof, a następnie do Ingolstadt. W stronie ulicy znajduje się Muzeum Narodowe, w którym znajdują się dzieła chociażby Wita Stwosza i Albrechta Dürera. Może kiedyś znajdę czas i chęci, by się tam wybrać. Mury miejskie imponujące. W herbie Norymbergi znajdują się odniesienia do dziewictwa, ponieważ Norymberga uważa się za nigdy niezdobyte miasto. Że cel mojej wizyty jest coraz bliżej. Stoję przed Pałacem Sprawiedliwości w Norymberdze. Jest to największy budynek sądowniczy w Bawarii. Wybudowany w latach 1909-1916. W czasie I wojny światowej mieścił się tutaj szpital, a po II wojnie światowej sali sądowe numer 600 sądzono i skazywano niemieckich zbrodniarzy. No i doszedłem do celu tej wyprawy, ale żeby się nie okazało, że nie wejdę, ponieważ są kolejki, wycieczki itd. itp. Nie było tak źle. 6 euro za wejście. Zobaczymy. Główna sala procesu norymberskiego. Jest to dobry moment na polonikę odcinka.
termin ludobójstwo został wprowadzony do międzynarodowego systemu prawnego przez obywatela II RP Rafała Lemkina z wykształcenia prawnika. Ciekawa symbolika tego portalu. Meduza o włosach wężowych, której spojrzenie zamieniało w kamień. Eden, Adam i Ewa kuszeni przez węża. A co do tych dwóch panów, to będę musiał doczytać. Trybunał Wojskowy pociągnął do odpowiedzialności głównych przedstawicieli państwa narodowo-socjalistycznego za zbrodnie wojenne oraz zbrodnie przeciw ludzkości. W sali sądu przysięgłych odbywają się wciąż procesy karne. Dlatego też dostęp do sali sądowej numer 600 może być w niektóre dni ograniczony. Mais elle n'était pas considérée comme des crimes. C'est-à-dire que ce n'est que pour les procès, hein, après que ces guerres aient été menées, qu'on a dit. Tak wyglądała sala w trakcie procesu. Inny rozkład ławek niż teraz. Plus zagospodarowane piętro, na którym znajduje się teraz. Sprawdzone podczas procesu norymberskiego procedury zostały użyte podczas procesu w Tokio przeciwko japońskim zbrodniarzom. Norymberga leży nad rzeką Pegnitz, chociaż spotkałem się z polską nazwą Pegnica. Jestem przed kościołem świętego Jana, dookoła którego rozpościera się tak zwany cmentarz róż. Myślę, że dobrze widać dlaczego. Duża część grobów jest przyozdobiona różami. Początki tego kościoła to przytułek dla trędowatych, cmentarz dla więźniów i tak jak wspomniałem, niemieckie kościoły otwarte. Epitafia. Stare, ale widać również są w nich nowe pogrzeby prowadzone. Ciekawe, że wszystkie nagrobki
tak wyglądają. Nikt nie chce się specjalnie wyróżniać. No ale rzecz najważniejsza, po którą tutaj przyszedłem. Idę szukać dwóch grobów. Znalazłem to, co go szukałem. Nie było dość trudno. Wajt Stosz. Lepiej w Polsce znany jako Wit Stwosz. Mistrz rzeźbiarski, znany oczywiście z ołtarza Wita Stwosza w kościele mariackim w Krakowie, a także z nagrobka Kazimierza Jagiellończyka na Wawelu. Słynnego malarza, grafika. Tam za bluszczykiem jest grób Wita Stwosza. Muszę przyznać, że ten cmentarz robi duże wrażenie przez to, że jest w jednym stylu. I widać róże, od których bierze swoją zwyczajową nazwę. Stacja drogi krzyżowej. Może akurat wzdłuż tej drogi, przy której idę, bo to już jest druga. Może od kościoła świętego Jana na zamek. Zobaczę. Kolejny przystanek drogi krzyżowej. Tę symbolikę akurat potrafię odczytać. Święta Weronika wytarła twarz Jezusowi. Kolejna stacja drogi krzyżowej. Stacje drogi krzyżowej są coraz bliżej siebie. Doczytałem o norymberskiej drodze krzyżowej. Jest to droga krzyżowa w pierwotnej formie z 7 stacjami. Nazywana jest drogą krzyżową Adama Krafta od nazwy rzeźbiarza, który ją stworzył w latach 1506 do 1508. Norymberga szczyci się tym, że nigdy nie została zdobyta. W czasie wojny 30-letniej Szwedzi przegrali bitwę pod Norymbergą. Norymbergi nie zdobył Napoleon. A także w czasie II wojny światowej. Co prawda połączone siły niemiecko-własowskie przegrały bitwę z wojskami amerykańskimi. Ale sama Norymberga nie była zdobywana. Patrząc na te mury i na fosę, można zrozumieć, dlaczego zdobycie miasta było niemożliwe. Thank you.
za mną most zwozony. Zapewne była też tutaj krata. W dachu otwory. Gdyby komuś udało się przejść przez most i pokonać kraty. Zapewne wrzący olej dokonałby dzieła spustoszenia wśród atakujących. A gdyby ktoś to przeżył, to kolejna brama, kolejna krata. Święty Jerzy, zabijający smoka, charakterystyczny mur pruski. Nie wiem, symbolem czego jest ten królik. Zamek cesarski w Norymberce. Pierwsze wzmianki o Norymberdze, pierwsze pisane, pochodzą z roku 1050. W roku 1239 Norymberga stała się wolnym miastem Rzeszy. Był to bardzo ważny przywilej w cesarstwie niemieckim. Oznaczał on, że miasto podlega bezpośrednio cesarzowi, a także Norymberga miała swojego przedstawiciela w Reichstagu. Proszę, winnice na zboczu góry. Ogrody w czasie pokoju. Bastiony w czasie wojny. Stąd chyba jeszcze lepiej widać umocnienia zamku. Pierwsze wzmianki o Norymberdze pojawiły się w dokumencie cesarza Henryka III w roku 1050. Sam cesarz Henryk III znany jest z tego, że pomógł Kazimierzowi Odnowicielowi powrócić na tron Polski po tak zwanej reakcji pogańskiej. Miasto rozwijało się głównie w oparciu o bardzo ważny dla Rzeszy zamek. W roku 1219 miasto stało się wolnym miastem Rzeszy, a w wieku XIV Norymberga była jednym z największych miast Europy. Norymberga uważa się za nigdy nie zdobyte miasto, ale znalazłem informację, że w roku 1502 miasto najechał i zdobył i wymordował kilkuset mieszkańców Kazimierz Hohenzollern.
Stanowiło mi to imię Kazimierz, no i okazało się, że to jest syn polskiej królewny Zosi Jagiellonki. Norymberga była bardzo ważnym ośrodkiem drukarskim w Europie. W roku 1543 wydrukowano tutaj dzieło Mikołaja Kopernika o obrotach sfer niebieskich. Podczas wojny 30-letniej król szwedzki Gustaw II Adolf został pokonany pod Norymbergą. Wiek XVIII to powolny upadek miasta, aż do początku XIX wieku, kiedy to Norymberga zbankrutowała. Napoleon zlikwidował status wolnego miasta Rzeszy i włączył Norymbergę w granice Królestwa Bawarii, dzięki czemu Norymberga szybko podniosła się z upadku, bardzo szybko się uprzemysławiała. W czasie III Rzeszy Norymberga była ważnym ośrodkiem nazistowskim. W roku 1935 ogłoszono tutaj rasistowskie ustawy norymberskie. Po II wojnie światowej odbył się w Norymberdze proces norymberski, podczas którego osądzono i skazano niemieckich zbrodniarzy wojennych. Którego grób jest na cmentarzu Różanym przy kościele świętego Jana. Miejsca lepiej widać bryłę kościoła. Niższa część, konstrukcja bazylikowa i ta część wyższa. Halowa. Konstrukcja bazylikowa znaczy, że nawa główna jest wyższa od naw bocznych i okna nawy głównej są powyżej naw bocznych. Tutaj od środka można zobaczyć, gdzie się kończy konstrukcja bazylikowa. Górne okna są powyżej dachu naw bocznych, a ta część z konstrukcji halowej, czyli jedno pomieszczenie przykryte jednym dachem. To jest grobowiec świętego Sebalda, patrona tej świątyni. To dzieło Wita Stwosza. Duża część tych rzeźb jest autentycznie gotycka. Kościół był bardzo mocno zniszczony w czasie bombardowań, w czasie II wojny światowej. A akurat te rzeźby przetrwały. Jeszcze jedno spojrzenie. Nawa boczna. I nawa główna. Jeszcze szybki rzut oka na rynek. Frauenkirche.
piękna fontanna. W oddali za dachem wieżę kościoła świętego Wawrzyńca.